tym nagraniu ponownie będziemy ćwiczyć nadawanie nazw systematycznych alkenom. Zacznijmy od tej cząsteczki. Najpierw ponumerujmy atomy węgla w łańcuchu, tak aby wiązanie wielokrotne uzyskało możliwie najniższy lokand. W tym przypadku, niezależnie od której strony zaczniemy liczyć, wiązanie podwójne znajduje się przy drugim atomie węgla. Nasza cząsteczka to but 2N. Teraz nazwijmy tą cząsteczkę. Ponownie jest ona zbudowana z czterech atomów węgla, a wiązanie podwójne znów znajduje się przy drugim atomie węgla. Ta cząsteczka to również but 2N. Mimo takich samych nazw, widać, że te dwie cząsteczki to dwie różne struktury. Różnią się one od siebie geometrią wokół wiązania podwójnego. Jeśli dwie cząsteczki składają się z takiej samej liczby tych samych atomów, ale różnią się ułożeniem tych atomów, to mamy do czynienia z izomerami. Tutaj mamy różne ułożenie przy wiązaniu podwójnym, więc te dwie cząsteczki są względem siebie izomerami geometrycznymi. Do nazwania tego typu izomerów możemy posłużyć się terminologią cis-trans. Jeden z tych izomerów jest izomerem cis, a drugi to izomer trans. Jeśli dwa takie same podstawniki znajdują się po tej samej stronie płaszczyzny wiązania wielokrotnego, to mamy do czynienia z izomerem cis. Jeśli natomiast te same podstawniki znajdują się po przeciwnych stronach płaszczyzny wiązania podwójnego, to mamy do czynienia z izomerem trans. W cząsteczce po lewej stronie są dwie grupy metylowe. Te dwie grupy leżą po tej samej stronie wiązania podwójnego. W takim razie ta cząsteczka to izomer cis but 2N. Z kolei w tej cząsteczce grupy metylowe znajdują się po przeciwnych stronach wiązania podwójnego. Jest to izomer trans but 2N. Zapamiętaj, jeśli chcesz użyć terminologii cis-trans, to szukasz dwóch identycznych podstawników i porównujesz ich położenie względem płaszczyzny wiązania podwójnego węgiel-węgiel w alkenie. Teraz zastanówmy się, która z tych dwóch cząsteczek jest izomerem cis, a która to izomer trans. Po pierwsze, szukamy dwóch takich samych podstawników. W tym przypadku są to grupy etylowe. Tu grupy etylowe znajduje się po tej samej stronie płaszczyzny wiązania podwójnego. Jest to izomer cis. A tutaj grupy etylowe znajduje się po przeciwnych stronach płaszczyzny wiązania podwójnego. Jest to izomer trans. Odróżnienie izomeru cis od izomeru trans nie jest takie trudne, prawda? W takim razie przeanalizujmy jeszcze kilka przykładów. To jest cząsteczka aldehydu cynamonowego. Zawiera ona m.in. część pochodzącą od alkenu. Możemy wyróżnić różne podstawniki przy wiązaniu podwójnym węgiel-węgiel. Do atomów węgla połączonych wiązaniem podwójnych są przyłączone dwa atomy wodoru i dwa różne podstawniki. Tym razem to atomy wodoru są tym samym elementem przy wiązaniu podwójnym. Dlatego też to na podstawie ich ułożenia określimy, czy jest to izomer cis czy trans. Narysuję kreskę, która będzie symbolizować płaszczyznę wiązania wielokrotnego. Atomy wodoru znajdują się po przeciwnych stronach płaszczyzny wiązania wielokrotnego. Jest to izomer trans. Teraz przejdźmy do tetrapodstawionego alkenu. Najpierw szukamy dwóch takich samych podstawników przy wiązaniu podwójnym. Jeśli byśmy ich nie znaleźli, to trzeba by było się zastanowić, czy jest to izomer E czy izomer Z. W tej cząsteczce możemy wyróżnić grupę etylową, grupę izopropylową, ponownie grupę etylową i grupę metylową. Jeśli poprowadzimy linię pomocniczą, obrazującą płaszczyznę wiązania podwójnego, to widać, że grupy etylowe znajdują się po tej samej stronie płaszczyzny wiązania podwójnego. Więc jest to izomer cis. Przeanalizujmy jeszcze budowę tego związku. Mamy tu wiązanie podwójne, a do węgli przy wiązaniu wielokrotnym przyłączone są z lewej strony grupa etylowa i atom wodoru, a z prawej strony dwie grupy metylowe. Jeśli dwie takie same grupy są przyłączone do tego samego atomu węgla, to związek nie tworzy izomeru cis-trans.
Aby występowała izomeria geometryczna w danej cząsteczce, to przy danym atomie węgla przy wiązaniu podwójnym muszą znajdować się różne podstawniki. Jeśli porównamy te dwie cząsteczki, to pomimo iż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że te dwie cząsteczki to izomery, to okazuje się, że ta i ta cząsteczka to jedna i ta sama molekuła, tylko odwrócona. Szybkim sposobem na stwierdzenie, czy dany związek może występować w postaci różnych izomerów, jest sprawdzenie, czy dwie identyczne grupy nie są przyłączone do tego samego atomu węgla.